Trudno byłoby znaleźć w całej historii ludzkości odpowiednik dla naszych czasów, gdyż jeszcze nigdy wydarzenia o światowym znaczeniu nie przebiegały w tak ogromnym tempie. Na przykład jeszcze kilka lat temu cała Europa Wschodnia była solidnie skonsolidowana z radzieckim kolosem. Tymczasem nie tak dawno okazało się, że kolos ten miał gliniane nogi i rozpadł się na naszych oczach. Polska niedawno była częścią systemu oficjalnie wyznającego ateizm. Tymczasem dziś znalazła się w zaprzęgu Watykanu. Rzym papieski, który jeszcze kilkanaście lat temu prawie nie liczył się na międzynarodowej arenie, za czasów kardynała Wojtyły wyrósł na moc, z którą muszą się liczyć wszystkie rządy. I coraz więcej religii i wyznań skłania się też ku uznaniu nad sobą duchowego autorytetu Watykanu. I w ten sposób rysuje się ogólnoświatowa religijna koalicja, która już wkrótce stanie się rzeczywistością. O wzroście politycznego autorytetu papiestwa świadczy też m.in. fakt, że za kadencji Reagana Stany Zjednoczone wydelegowały po raz pierwszy ambasadora do Watykanu w roku 1984. Był to precedens w amerykańskiej historii, gdyż wymagał nagięcia konstytucji Stanów Zjednoczonych, która nakazuje rozdział Kościoła od państwa. Przyzwyczailiśmy się też do wyścigu zbrojeń dwóch potęg, które od zakończenia II wojny światowej zmagały się o polityczny wpływ na świecie. Obecnie pozostała już tylko jedna z nich. A wraz ze wzrostem siły, łagodny głos Stanów Zjednoczonych staje się coraz bardziej stalowy. Szczególnie gdy w grę wchodzi ekonomia, jak tego doświadczył Saddam Hussein, próbując zająć kuwejckie pola naftowe. Notujemy też niespotykany wzrost zjawisk o parapsychologicznym podłożu, rosnącą popularność okultyzmu, także pojawienie się wielu uzdrawiaczy, którzy posługują się mocami spirytystycznymi. Pojawia się także wielu fałszywych mesjaszy, jak chociażby David Koresh w Teksasie. A wszystkie te wydarzenia wielu z nas mogło na bieżąco obserwować na ekranach telewizorów. Dzięki genialnemu wynalazkowi, jakim stała się w latach 90. sieć telewizji kablowej CNN. Nie przypadkiem więc jej twórca, Ted Turner, został obwołany przez magazyn Time człowiekiem roku 1991. Za sprawą CNN i telewizji satelitarnej mogliśmy na własne oczy zobaczyć zniszczenie muru berlińskiego, nieudany zamach stanu w Związku Radzieckim, rozpad republik radzieckich, przebieg militarnej ofensywy w Zatoce Perskiej, wojnę domową w Jugosławii, desant żołnierzy amerykańskich w Mogadiszu, a także już w kilka minut po wybuchu bomby w World Trade Center mogliśmy zobaczyć, a nawet wysłuchać wywiadu z osobami, które przebywały w tym czasie w tym budynku nowojorskim. Nie przypadkiem więc George Bush, były prezydent Stanów Zjednoczonych, publicznie wyznał, że o wielu sprawach dowiaduje się szybciej za pośrednictwem telewizji CNN niż od swoich zbiurokratyzowanych sieci wywiadowczych. Nowoczesne środki przekazu informacji sprawiają, że staliśmy się mieszkańcami wielkiej światowej wioski. Tak jak to przepowiadał w swojej książce rok 1984 Orwell, jego wizja obecnie może stać się rzeczywistością. Pytanie tylko, kto po upadku Związku Radzieckiego odegra rolę Wielkiego Brata. Tylko jedna potęga, jak wiemy, dysponuje dziś techniką i przewagą militarną, aby w obliczu światowego kryzysu dla, w cudzysłowie, dobra ludzkości stać się hegemonem. Szczególnie jeśli ta superpotęga militarna otrzyma wsparcie ze strony Watykanu i ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych. I o powstawaniu takiego przymierza
takiej ogólnoświatowej koalicji religijno-politycznej świadczy chociażby niedawna wspólna akcja Watykanu i Waszyngtonu, aby przyspieszyć zgon komunizmu w Europie, doprowadzić do upadku ustroju komunistycznego, a także wspólna akcja Organizacji Narodów Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych przeciwko Irakowi, również wsparta przez Watykan. I Apokalipsa przepowiada właśnie taki scenariusz wydarzeń i taki ich przebieg w naszych czasach, co też będzie przedmiotem kolejnych wykładów. Pomimo sprawnych instrumentów przekazu, jakimi ludzie dziś dysponują, mieszkańcy Ziemi nie wiedzą nic o inwazji największego nieprzyjaciela ludzkości, który przygotowuje swoje szeregi do frontalnego ataku na naszą planetę. Jego metody są podstępne, celem jest zabijać i niszczyć. I czyni to na większą skalę niż wszystkie znane konflikty zbrojne razem wzięte. I tym nieprzyjacielem są demoniczne moce szatana. Mieszkańcy Ziemi nie spodziewają się ataku z duchowego wymiaru rzeczywistości. A strategia Królestwa Ciemności, wypracowana w ciągu ostatnich tysięcy lat, i jego plan na ostatnie dni są największym sekretem szatana. Dlatego też działania te pozostaną nieznane dla większości mieszkańców świata do czasu, kiedy będzie za późno na jakąkolwiek obronną interwencję. Czy jednak brak informacji na temat planów szatana w środkach masowego przekazu ma oznaczać, że ludzie zostali pozbawieni przez Boga ostrzeżenia i ochrony przed niewidzialnymi siłami zła? Bożą odpowiedzią jest Apokalipsa. Księga ta liczy sobie blisko 2000 lat i jest przewodnikiem do wczorajszych, dzisiejszych i jutrzejszych wydarzeń. Jezus, objawiwszy apostołowi Janowi w wizjach przyszłość świata, powiedział tak. Słowa te są zapisane w Apokalipsie w 1 rozdziale, w wierszu 19. Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem. Odnosząc wiele ze słów Apokalipsy do czasów przyszłych. Wiele zawartych w niej proroctw już znalazło wypełnienie w historii. Dlatego też nie będziemy zatrzymywać się nad pierwszymi 11 rozdziałami tej księgi, które dotyczą przeszłości, ale skoncentrujemy się na ostatnich 11 rozdziałach, gdyż w nich znajdziemy najwięcej światła i informacji na temat strategii i taktyki stosowanej przez szatana w czasach końca, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Jan otrzymał treść tego proroctwa w wizjach, dlatego też wiele jest tam obrazów i symboli. I stało się tak, ponieważ jak wiemy, obraz potrafi zastąpić 1000 słów. Z drugiej strony, symbole były też konieczne, aby nie wszyscy mogli od razu zrozumieć te proroctwa, gdyż inaczej księga ta zostałaby zniszczona przez tych, o których Apokalipsa wypowiada się niepochlebnie. Biblia zawiera jednak ich objaśnienie, dlatego tak jak powiedział Pan Jezus, kto szuka, ten znajdzie. Proroctwa i symbole Apokalipsy staną się dla nas zrozumiałe, jeśli tylko zadamy sobie trud, aby odszukać ich znaczenie w szerszym kontekście Pisma Świętego. W tym zaś szczególnie pomocna jest Księga Daniela, będąca czymś w rodzaju Apokalipsy Starego Testamentu. Dlatego nie jeden raz będziemy zaglądali również i do tej księgi. Apokalipsa jest jedyną księgą w całym Piśmie Świętym, o której specyficznie powiedziano, aby jej nie pieczętować. W 22 rozdziale i wierszu 10 czytamy te słowa. W przeciwieństwie do niej, na przykład wspomniana księga Daniela miała pozostać zapieczętowana, a więc nie w pełni zrozumiała,
Do jakiego czasu? W 12 rozdziale i wierszu 4 czytamy, że miała być zapieczętowana, czyli nieznana aż do czasów końca. I fakt, że od połowy XIX wieku proroctwa Daniela są zrozumiałe, świadczy, że żyjemy w tym czasie, w czasie końca. Paradoksalnie jednak, pomimo że apokalipsa nie miała być zapieczętowana, miała pozostać otwarta od samego początku, to jednak większość chrześcijan uważa ją za najmniej zrozumiałą ze wszystkich ksiąg Pisma Świętego. A już pierwsze słowo tej księgi, spisane w języku greckim, brzmi apokalipto, czyli odsłaniam, odkrywam, objawiam. Stąd też nazwa tej księgi, objawienie według świętego Jana albo apokalipsa według świętego Jana. Już to pierwsze słowo podkreśla, że intencją Boga było, aby treść zawarta w tej księdze była zrozumiała, była znana dla wszystkich chrześcijan. Księga Apokalipsy jest bardzo ważna dla obecnego pokolenia, ponieważ, jak już powiedzieliśmy, blisko połowa jej treści dotyczy czasów końca, powtórnego przyjścia Chrystusa i tego, co nastąpi potem, a więc tych wydarzeń, które są jeszcze przed nami. Dowodzi to, że Jan pisał tę księgę w dużej mierze, mając na uwadze ostatnią generację ludzi żyjących na ziemi. A wiele wskazuje na to, że nasze pokolenie zalicza się do tej generacji. Dlatego ci, którzy zapoznają się z ostatnimi rozdziałami Apokalipsy, nie będą aż tak bardzo zaszokowani nadchodzącymi wydarzeniami, pomimo że te wydarzenia będą nastawać w coraz szybszy i bardziej niespodziewany sposób. Jako zachętę do studiowania tej księgi Pan Jezus zaraz na samym wstępie do niej powiedział tak, a Jego słowa są zapisane w 1 rozdziale i wierszu 3 Apokalipsy. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Apokalipsa mówi o kosmicznym boju, którego końcowym etapem jest inwazja sił nieprzyjaciela na Ziemię. Nie jest to jednak wojna z zastosowaniem broni chemicznej czy broni nuklearnej, a mimo to, jak już powiedzieliśmy, pochłania więcej ofiar niż wszystkie konflikty, o jakich słyszymy w wiadomościach ze świata. I ludzie nie mogą zwyciężyć w tym konflikcie, nawet gdyby zastosowali najbardziej nowoczesną broń. Dlaczego? Apostoł Paweł tak odpowiada na to pytanie w liście do Efezjan w 6 rozdziale i wierszu 12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, a więc nie z człowiekiem, lecz, czytamy dalej, z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Ten niewidzialny gołym okiem bój, który toczy się na ziemi, o którym nie usłyszymy zbyt wiele w środkach masowego przekazu, a o którym czytamy wiele w Piśmie Świętym, toczy się o życie wieczne lub śmierć każdego człowieka. I bój ten jest kontynuacją walki, która wybuchła tysiące lat temu w niebie. Jan opisał ten konflikt zaledwie w kilku wersetach. Ale nie przypadkiem właśnie te wiersze znalazły się w samym sercu, w samym centrum Apokalipsy, bo stanowią one centralny punkt jej poselstwa. I cała historia ludzkości, a także i życie każdego z nas, nasze codzienne problemy, nasza cała egzystencja, nabierze nowego znaczenia przez pryzmat tych kilku zdań. Dlatego otwórzmy teraz materiały dodatkowe albo Pismo Święte, aby przeczytać wersety z 12 rozdziału Apokalipsy, 7 po 12. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.
i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie, moc, panowanie Boga naszego, władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Przyczyna powstania zła i powód, dla którego zło wciąż istnieje na świecie, jest dla wielu poważną zagadką. Nie jeden człowiek zadaje sobie pytanie, jak pogodzić obozy koncentracyjne, głód, kalectwo, gwałt, cierpienie, śmierć, szczególnie jeśli zadane są niewinnym kobietom i dzieciom. Jak pogodzić je z rządami wszechmocnego i miłującego ludzi Boga? Wątpliwości te rodzą niepewność, sceptycyzm, przy pomocy których szatan usiłuje zasłonić oczy ludzi przed tymi prawdami Słowa Bożego, które są proste i są zrozumiałe. Z drugiej strony, dla wielu osób przeszkodą w zrozumieniu problemu zła są różnego rodzaju niebiblijne przesądy i tradycje, wierzenia ludowe, a także nauki niektórych kościołów na temat piekła, czyśćca, które zaciemniają naukę Pisma Świętego na temat charakteru Boga, na temat początków zła i na temat końca szatana i zła i grzechu. I w rezultacie wiele osób odrzuca autorytet Słowa Bożego, odrzuca całe Pismo Święte, stając się w ten sposób łatwą ofiarą zwiedzenia. Czy Bóg stworzył zło? Otóż nie. Bóg nie stworzył szatana, zwanego również diabłem czy smokiem. Stworzył natomiast doskonałego anioła, który był bez grzechu. Biblia mówi o Lucyferze tak. W księdze Ezechiela w 28 rozdziale czytamy wiersz 12 i 15. Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni Twego stworzenia, aż znalazła się w Tobie nieprawość. Więc zauważmy, że Bóg stworzył tego anioła w sposób doskonały. Nie było w nim zła, dopóki on nie pozwolił, aby pojawiło się ono w jego sercu. Bóg nadał mu na imię Lucyfer, czyli syn jutrzenki albo niosący światło. Aniołowie, czytamy w tym samym rozdziale księgi Ezechiela, mieli go w wielkim poważaniu, gdyż był istotą o pięknym wyglądzie, o wysokiej inteligencji. Lucyfer zajmował też najwyższą pozycję w niebie, ustępując tylko Bogu Ojcu i Chrystusowi, Synowi Bożemu. I duma z tej chwały, jaką posiadał, zrodziła w nim chęć panowania. I zamiast kierować uwielbienie i hołd innych istot zamieszkujących wszechświat ku Bogu, starał się pozyskać ten hołd dla samego siebie. Ale pomimo swego ogromnego wpływu, Lucyfer nie był wtajemniczony we wszystkie plany Boga, tak jak był w nie wtajemniczony Syn Boży, Chrystus. I pycha nie pozwalała mu zaakceptować takiego stanu rzeczy. Uważał, że posiadając tak ogromną inteligencję, taki wpływ w niebie, godzien jest takiej samej pozycji jak Chrystus. Na pierwszy rzut oka wydawało mu się, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy nim a Synem Bożym, pomimo iż faktycznie on był tylko stworzeniem. I powodowany zazdrością i egoizmem, jak czytamy w księdze Izajasza w 14 rozdziale, postanowił postawić się ponad Chrystusem i zrównać się
z samym Bogiem Ojcem. Powiedział, a słowa te zapisane są w Księdze Izajasza, 14 rozdział, wiersze 13 po 14. Ja wstąpię na niebiosa. Ja swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Ja zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Ja wstąpię na szczyty obłoków. Ja zrównam się z Najwyższym. Kiedy okazało się to niemożliwe, wówczas Lucyfer swój wpływ, inteligencję, wysoką pozycję, a także zaufanie, jakie miały do niego niebiańskie istoty ze względu na pozycję, którą zajmował, zaczął wykorzystywać, aby siać w niebie niezadowolenie i krytykanstwo, potajemnie nakłaniając aniołów do buntu. A swoje prawdziwe motywy Lucyfer potrafił tak skrzętnie ukryć pod pozorem walki o prawa i swobody aniołów, że zwiódł i pociągnął za sobą ich trzecią część, jak czytamy w Apokalipsie w 12 rozdziale. Wraz z jego upadkiem w bezgrzesznym do tej pory kosmosie pojawił się po raz pierwszy problem grzechu. I nikt oprócz Boga nie zdawał sobie wówczas sprawy z powagi i z konsekwencji tego problemu. Pytanie, czy Bóg nie mógł stworzyć swoich istot bez możliwości upadku w grzech? Owszem, Bóg mógł zaprogramować aniołów, Bóg mógł zaprogramować ludzi, aby nigdy nie zgrzeszyli, ale Bóg nie chciał tworzyć automatów. Dlatego dał nam swobodę wyboru. Również tworząc Lucyfera, Bóg stworzył go bez jakiegokolwiek defektu, ale dał mu możliwość wyboru. Bóg nie chciał wymuszonej miłości, czci, wdzięczności. Lucyfer wybrał otwarty bunt i w ten sposób rozpoczął się największy bój w historii Wszechświata. Po jednej stronie stanął wielki książę Michał, po hebrajsku kto jest jak Bóg, czyli Chrystus, broniący honoru i praw Boga Ojca, a po drugiej stronie Lucyfer, który na czele swoich aniołów usiłował zająć miejsce Syna Bożego. I w wyniku starcia Lucyfer ze swoimi chówcami został strącony z nieba, jak czytamy w Apokalipsie w 12 rozdziale. W ten sposób pojawił się grzech. Bóg, tworząc aniołów i ludzi z możliwością wyboru pomiędzy dobrem a złem, ryzykował bardzo wiele. Gdyż konsekwencją takiej wolności mogła być rebelia stworzeń i grzech. Ale zauważmy, że Bóg wolał ponieść wielką cenę, płacąc własną krwią za wybór ludzi, za zły wybór ludzi, gdy przyszedł na ziemię, aby umrzeć jako Chrystus, niż aby pozbawić ludzi tego wyboru, aby pozbawić ludzi wolnej woli. Bóg mógł też zniszczyć bunt Lucyfera w zarodku, zanim jeszcze pociągnął on za sobą zwolenników. Ale unicestwienie szatana na tym etapie mogłoby wywołać obawę, niewłaściwą motywację dla służenia Bogu u istot, które zamieszkiwały wszechświat. Służyłyby Bogu ze strachu, a nie z wdzięczności, z miłości, z wolnej woli. A grzech nie był znany w niebie do tej pory. Dlatego też nie widziano by w pełni sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego, gdyby Bóg wówczas zniszczył Lucyfera. Miłosierdzia, gdyż zaoszczędziłby w ten sposób wiele cierpień, które nastąpiły w rezultacie buntu szatana. Ale Lucyfer zajmował wysoką pozycję, a jego bunt był tak zawoalowany, że nawet lojalni wobec Słowa Bożego aniołowie nie dostrzegali w pełni prawdziwej natury zła. Dlatego Bóg w swojej mądrości pozwolił Lucyferowi działać, dopóki intencje i owoce jego postępowania nie staną się na tyle widoczne, że każdy w całym kosmosie wyzna, że Bóg jest miłością i sprawiedliwością.
I wówczas zło razem z jego korzeniem, z szatanem, będzie mogło być zlikwidowane. Do tego czasu jednak aniołowie szatana będą niestety ustawicznie ingerować w sprawy naszej planety, która otwarła się na jego wpływ. I aktywność szatana jest tym skuteczniejsza, im ludzie są mniej świadomi jej obecności w swoim życiu, im ludzie mniej wiedzą na temat aktywności sił Królestwa Ciemności na Ziemi. Aniołowie zła działają na ulicach wielkich i małych miast, w budynkach rządowych, w urzędach sprawiedliwości, nawet w kościołach. Stoją za każdym zbrojnym konfliktem, mordem, katastrofą, gwałtem, aktem terroryzmu i cierpieniem niewinnych. Bo szatan zwodzi, oszukuje, rozbija rodziny, sieje nienawiść i kłótnie. Ludzie zaś sądzą często błędnie, że te negatywne emocje i uczucia są naturalnymi emocjami człowieka, są prawami natury, albo też te katastroficzne wydarzenia, wojny są dopustem Bożym. Choć w rzeczywistości ich prawdziwą przyczyną jest obecność szatana i jego aniołów na ziemi. Dlaczego Bóg pozwolił szatanowi udać się na ziemię i kusić ludzi? Otóż Bóg miał wobec naszej planety szczególny plan. Pragnął zaludnić ją istotami stworzonymi na własne podobieństwo, jak czytamy w Księdze Rodzaju w 1 rozdziale, wierszu 26. Nie trudno zrozumieć to pragnienie Boga, gdyż zauważmy, że wielu z nas również jest gotowych, aby przerwać swoją spokojną egzystencję i wydać na świat dzieci, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, ile kłopotów, trosk nam przysporzą. Tęsknimy jednak za dobrowolną miłością i wdzięcznością istot, które są naszym odbiciem. I nikt z nas nie zamieniłby nawet niewdzięcznego dziecka na automat, który byłby pozbawiony własnej woli. Bóg dał Adamowi i Ewie prawo do wyboru pomiędzy dobrem i złem, aby ludzie mogli być w pełni wolni, gdyż nikt, kto nie jest wolny, nie może być prawdziwie szczęśliwy. W jakim celu Bóg postawił w ogrodzie Eden drzewo poznania dobrego i złego? Czy po to, aby kusiło ludzi i stało się dla nich pułapką? Otóż nie. Korzeniem grzechu, który szatan rozsiewał we wszechświecie, było poddawanie w wątpliwość Słowa Bożego. Dlatego Bóg musiał uodpornić człowieka na tę chorobę, w cudzysłowie, aby Ziemia mogła na zawsze stanowić harmonijną całość z bezgrzesznym kosmosem i nie popaść nigdy w sidła Lucyfera. I w tym celu Bóg wybrał jedno z drzew w ogrodzie Eden i poprosił ludzi, aby z tego drzewa nie spożywali. I następnie zaręczył swoim słowem, że jeśli zjedzą z tego drzewa, to umrą, jak czytamy w Księdze Rodzaju w 2 rozdziale, wierszu 17. W ten sposób Bóg przestrzegł ludzi przed konsekwencją odrzucenia Słowa Bożego. Drzewo to nie różniło się od pozostałych drzew w ogrodzie Eden, ani nie posiadało jakichś szczególnych właściwości, jakichś magicznych własności. Nie chodziło bowiem o drzewo, ale o lojalność wobec słowa poręczonego przez Boga. I aby pomóc ludziom w decyzji, Bóg przeciwstawił swoje słowo każdemu kłamstwu, z którym Lucyfer mógłby przyjść do ludzi. I wybór pozostał w ich rękach. Ale Bóg, zauważmy, uczynił ich upadek prawie niemożliwy, gdyż aby upaść i wpaść w sidła Lucyfera, musieliby bardziej zaufać słowom szatana niż słowom Boga. Bo Bóg rzekł,
gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Gdyby posłuchali tych słów, byliby na zawsze uodpornieni na zwiedzenie, z którym przyszedł do nich szatan. Ewa, jak wiemy, uwierzyła jednak Lucyferowi, który powiedział, zauważmy, dokładnie coś dokładnie sprzecznego ze słowem Boga, a mianowicie zjedzcie, a na pewno nie umrzecie. I w ten sposób ludzie znaleźli się pod wpływem Lucyfera, który na tej podstawie uzurpował dla siebie władzę nad całą ziemią w miejsce Adama, któremu ziemia miała być poddana. Zauważmy też, że zamiast obiecanej przez niego wolności od prawa, nadprzyrodzonej wiedzy i mocy, wiecznego życia, jakie obiecał Adamowi i Ewie, na ludzi przyszło cierpienie, nędza i śmierć. I utracili też to, co najważniejsze, bezpośrednią społeczność z Bogiem i z bezgrzesznym wszechświatem. Upadek napełnił niebo wielkim smutkiem. Umilkły hymny pochwalne, gdyż wydawało się, że dla człowieka nie ma już ratunku. I na to właśnie liczył szatan, wiedząc, że karą za grzech jest śmierć. Kalkulował, że jeśli uda mu się przeciągnąć człowieka na swą stronę i skłonić go do buntu, wówczas Bóg, nie chcąc zniszczyć ludzi, których kocha, będzie musiał tolerować również jego rebelię. Ale Bóg miał inny plan. Karę za grzechy ludzi zgodził się ponieść kto inny. Syn Boży ułożył ze swoim Ojcem plan odkupienia, według którego Chrystus miał się narodzić jako człowiek, żyć na ziemi bez grzechu i oddać swoje niewinne, bezgrzeszne życie w miejsce Adama. Jezus postawił samego siebie w miejscu grzesznika, aby każdy grzesznik mógł otrzymać Jego sprawiedliwość, jeśli tylko przyjmie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Biblia mówi, że Bóg posłał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I czytamy też w liście do Rzymian w 5 rozdziale, wiersze 18 po 19, a zatem jak przez upadek jednego człowieka, a więc przez Adama, przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego, czyli Jezusa Chrystusa, przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Dzięki temu, że Jezus Chrystus zajął nasze miejsce, grzesznych ludzi, my mamy możliwość, aby otrzymać życie wieczne dzięki sprawiedliwości, doskonałości Jezusa Chrystusa, jeśli Go przyjmiemy jako swojego Pana. Dzięki tej ofierze każdy człowiek otrzymał od Boga jeszcze jedną możliwość, aby dokonać wyboru pomiędzy Chrystusem a Lucyferem. Zauważmy, że dzięki ofierze Chrystusa otrzymujemy szansę taką samą, jaką mieli Adam i Ewa, aby jeszcze raz zadecydować o swoim losie. Po czyjej stronie opowiemy się w tym wielkim boju? Po stronie Słowa Bożego, czy po stronie Lucyfera? Dlatego ten kosmiczny bój toczy się obecnie w naszych sercach. Czy o tym wiemy, czy też nie, każdy z nas w ciągu swojego życia dokonuje tego wyboru. W okresie opisanym przez Stary Testament Chrystus pracował nad podniesieniem człowieka z upadku. I w tym celu wybrał w Abrahamie naród izraelski, który miał się stać przyjacielem Boga, a jednocześnie nauczycielem wszystkich ludów ziemi. Izrael miał uczyć wszystkie narody ziemi o prawdach Bożych, aby podnieść świat z upadku i przyprowadzić całą ludzkość z powrotem do Boga. Niestety,
większość przywódców izraelskich, większość kapłanów uległa duchowej korupcji i Izrael jako naród nie rozpoznał, a nawet w większości odrzucił swojego Mesjasza, doprowadzając do ukrzyżowania Chrystusa. Pomimo wielu proroctw i symboli w Starym Testamencie, które wskazywały, że Mesjasz przyjdzie jako baranek Boży, aby odkupić ludzkość własną krwią. Ktoś może być zdziwiony tym, że Jezus Chrystus mógł działać i prowadzić Izrael w okresie Starego Testamentu, zanim narodził się z Marii. Ale jednak tak jest. I Pismo Święte mówi o tym wyraźnie. Jezus także był świadom tego, kiedy przyszedł na ziemię, aby żyć jako człowiek, że istniał już, zanim urodził się na ziemi jako człowiek. Dlatego powiedział Żydom coś, co zgorszyło ich do tego stopnia, że chcieli go ukamienować. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, wiersz 58-59. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. A oni wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego. Zgorszenie Żydów nie było bezpodstawne, gdyż w języku, w którym Jezus przemawiał do nich, owo jam jest było wyjątkowym słowem. Jam jest w języku hebrajskim oznacza dosłownie Jahwe, a więc było to imię Boga, który stworzył świat i który wyprowadził Izrael z Egiptu. To imię było uważane za tak święte przez Izraelitów, że nie wolno im go było nawet wymawiać na głos w czasach Jezusa. Tak więc Jezus, przypisując sobie to imię i mówiąc, że istniał już przed Abrahamem, twierdził, że to On jest tym Bogiem, który prowadził Izrael z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, że On jest tym Bogiem Starego Testamentu. Mógł to uczynić tylko ktoś będący po pierwsze szaleńcem, po drugie kłamcą, po trzecie Bogiem. Tylko jedna z tych trzech ewentualności może okazać się prawdziwa. Czy Jezus był szaleńcem, kłamcą, czy też faktycznie Jezus był Bogiem, tak jak twierdził. Nowy Testament wspiera tę ostatnią tezę. Apostoł Jan pisze w swojej Ewangelii, że przez Jezusa powstało wszystko, co zostało stworzone. W pierwszym rozdziale, pierwsze trzy wiersze Ewangelii Jana. Apostoł Paweł w liście do Kolosan napisał, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Ten sam apostoł Paweł napisał również w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, pierwsze cztery wiersze. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Stary Testament mówi, że tym, który prowadził Izrael jako obłok w dzień i ogień w nocy, był Bóg, Jahwe. Tymczasem apostoł Paweł pisze, że był to Syn Boży, był Chrystus, ten, który od samego początku był z Ojcem, który stworzył świat ze swoim Ojcem, który współdziałał razem z Nim na rzecz ludzkości od stworzenia świata. Był Jezus Chrystus. Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, miał to przekonanie, miał tą świadomość, kim był przedtem. Na jakiej podstawie zdobył tę świadomość? Czy dlatego, że czynił cuda? Czy też dlatego, że znał dobrze Pismo Święte i proroctwa, które wskazywały na Niego i wypełniły się w Nim? Większość osób sądzi, że to niezwykłe cuda, których dokonywał Jezus, były dowodem Jego boskości. Ale okazuje się, że nie, dlatego że
takie same cuda, jakie czynił Jezus, czynili także prorocy i apostołowie. Zauważmy, że oni także uzdrawiali, rozmnażali pokarm, a nawet wskrzeszali zmartwych, jak to uczynił chociażby apostoł Piotr czy apostoł Paweł. Tak więc moc, którą posługiwał się Jezus na ziemi, była tą samą mocą, którą posługiwali się prorocy w Starym Testamencie i apostołowie w Nowym Testamencie. Ta moc pochodziła od Boga. Jezus nie czynił niczego własną mocą na ziemi, ale wszystko czynił mocą Boga Ojca. Gdyby posłużył się własną mocą, szatan natychmiast zarzuciłby mu, że nie jest w stanie zbawić ludzi, gdyż nie jest w stanie żyć jako człowiek i być posłusznym prawu Bożemu, ale musi korzystać ze swojej boskiej mocy. Zauważmy, że na pustyni, kiedy kusił Chrystusa, właśnie próbował nakłonić Jezusa do tego, aby zamienił kamień w chleb swoją własną mocą dla zaspokojenia swoich własnych potrzeb. Jezus odmówił tego. Chrystus musiał się stać w pełni człowiekiem, pozostawiając swoją boskość i jej atrybuty w niebie. I stał się człowiekiem, podlegającym Bogu Ojcu i będącym niższym od Niego, kiedy był na ziemi. Chrystus posiadał przekonanie o swojej boskiej naturze, o swojej misji mesjańskiej, dzięki uważnemu studium Pisma Świętego. I na podstawie Starego Testamentu Jezus wiedział nie tylko, kim jest, ale wiedział też, jaką śmiercią umrze, po co przyszedł, a także w którym roku umrze, więcej, w którym miesiącu, a nawet w którym dniu. I dziś również i my, mając do dyspozycji Stary Testament, będziemy mogli przekonać się o tym samym. Dziś każdy człowiek może przekonać się sam, czy Jezus z Nazaretu faktycznie był tym, za kogo się podawał, a więc Synem Boga. Gdyż wystarczy porównać działalność historycznej postaci Jezusa z Nazaretu ze starotestamentowymi proroctwami o Mesjaszu. I osobiście muszę wyznać, że studium tych niżej przedstawionych proroctw mesjańskich, a szczególnie 9 rozdziału Daniela, sprawiło, że nie mogłem dłużej pozostać ateistą, którym niegdyś byłem. I podobne doświadczenie stało się udziałem wielu moich przyjaciół i znajomych, którzy studiowali ten 9 rozdział Daniela i inne miejsca Starego Testamentu. Ponieważ nie mamy aż tyle czasu, a te proroctwa mesjańskie ze Starego Testamentu i ich wypełnienie w Nowym Testamencie są w materiałach, które towarzyszą tej pierwszej części, dlatego może tylko kilka zdań na ten temat. Po pierwsze, poniższe proroctwa pochodzą z bardzo starych ksiąg Pisma Świętego. Na przykład psalmy, wiele z nich pochodzi z psalmów, były spisane już od X wieku przed Chrystusem. Księgi Izajasza z kolei, a Księga Izajasza powstała w VIII wieku przed Chrystusem. Księgi Zachariasza i Daniela zostały spisane w VI wieku przed naszą erą. Do niedawna wielu krytyków mówiło, że tak dokładne proroctwa o Mesjaszu, które znalazły się w Starym Testamencie, znalazły się tam, ponieważ chrześcijanie w średnim wieczu czy we wczesnych wiekach wpisali je tam, chcąc dodać autorytetu postaci Mesjasza. I ponieważ najstarsze zachowane manuskrypty Starego Testamentu pochodziły z roku około 1000, więc X-XI wiek, wielu naukowców tak przypuszczało, że te teksty są tylko późniejszymi dodatkami. Ale zarzuty te obaliło niedawne odkrycie zwojów w Qumran, zwojów Pisma Świętego, które znajdowały się przez 2000 lat, czy nawet więcej, w glinianych pojemnikach. I co się okazało? Te wszystkie teksty prorocze w Starym Testamencie również są w tych manuskryptach, które pochodzą z czasów sprzed Jezusa Chrystusa. I okazało się, że pomimo
że wielu naukowców sądziło, że to Pismo Święte Starego Testamentu, które my mamy, pochodzące z tysięcznego roku naszej ery, będzie zawierało wiele dodatków i różnic z oryginałami z czasów sprzed Chrystusa, okazało się, że tak nie jest. Że praktycznie nie ma żadnych różnic. Także możemy ufać Pismu Świętemu. Z drugiej strony, jeśli chodzi o Nowy Testament, to zachowało się aż 25 tysięcy greckich, łacińskich i innych manuskryptów pochodzących z wczesnych wieków. Dla porównania, następny w kolejności dokument, który reprezentowany jest przez dużą ilość dowodów autentyczności, to jest Iliada Homera, która ma tylko 643 manuskrypty, a więc w porównaniu z 25 tysiącami widzimy, że te teksty Nowego Testamentu są godne zaufania. Jakie są niektóre z tych prozm? Może wymieńmy chociażby kilka. Po pierwsze, Stary Testament przepowiada, że Mesjasz miał narodzić się w Betlejem Efrata. Nowy Testament potwierdza to. Tak się stało. Jezus narodził się w tym miejscu. Że miał narodzić się z Panny. Tak się stało. Wreszcie miał mieć grób pomiędzy bezbożnikami, pomiędzy złoczyńcami. I faktycznie Jezus, chociaż nie popełnił żadnego bezprawia, został ukrzyżowany pomiędzy dwoma przestępcami. Było powiedziane w Starym Testamencie w jednym z psalmów, że jego przyjaciel, ten, któremu zaufał, z którym jadł chleb, miał podnieść przeciwko niemu swoją piętę. Tak się faktycznie stało. Judasz, który należał przez 3,5 roku do najbliższego kręgu Jezusa, był tym, który zwrócił się przeciwko niemu. Jako zapłatę za Chrystusa, za Mesjasza, miano wyznaczyć 30 srebrników. Zauważmy, że dokładnie taką sumę otrzymał Judasz za wydanie Jezusa Chrystusa. Jeden z tekstów księdza Zachariasza mówi o Mesjaszu, którego Bóg przebodli. Tak się faktycznie stało. Jeden z żołnierzy rzymskich przebudł Bóg Jezusa, by przekonać się, czy już nie żyje. Wypełnienie starotestamentowych proroctw w Jezusie z Nazaretu, podobnie jak przytoczone wcześniej świadectwa apostoła Jana i Pawła, którzy mówili, że Jezus był Synem Bożym, był Bogiem, który brał udział w stworzeniu świata, który brał udział w prowadzeniu Izraela w Starym Testamencie, który przyszedł na ziemię, aby wykupić ludzi z grzechu. Jezus pozostawił swoją boskość w niebie, przyszedł jako człowiek w właściwym czasie, aby oddać swoje życie za ludzi. Te wszystkie proroctwa, które przepowiadały w szczegółowy sposób Jego życie, Jego narodziny, Jego życie, Jego śmierć, wypełniły się w życiu Jezusa z Nazaretu. Ale to jeszcze nie wszystko. Najciekawsza część dopiero przed nami. Okazuje się, że w Starym Testamencie przepowiedziano nawet dokładnie czas rozpoczęcia i zakończenia Jego służby na ziemi. I te fascynujące proroctwa znajdziemy w 9 rozdziale Księgi Daniela. Znajdujemy tam proroctwo o 70 tygodniach lat łaski, które Bóg dał Izraelowi jako narodowi wybranemu w Babilonii. Daniel, który pisze o tym, był w niewoli babilońskiej, był ciekaw i prosił Boga, pytał się, modlił się w tej sprawie, jak długo jeszcze ma trwać ta niewola, jakie będą losy Izraela w przyszłości. I Bóg dał mu wówczas to smutne objawienie, w którym powiedział, że Izraelowi dano jeszcze 490 lat, 70 tygodni lat czasu, aby się nawrócił i pod koniec tego okresu ma przyjść Mesjasz. I Izrael, którego rolą miało być nauczanie wszystkich narodów świata, przygotowanie świata na przyjście Mesjasza, na zaakceptowanie go, na przyjęcie go, dla Izraela to miało być ostatnią szansę. Gdyby przyjął Izraela, cały naród, Mesjasza, wówczas jego los mógłby się odmienić, bo spełniłby tą misję, którą Bóg mu wyznaczył, dla której Izrael był przygotowywany przez tysiące lat. Jeśli by jednak pod koniec tego okresu odrzucił Mesjasza, wówczas to miały być ostatnie lata Izraela jako narodu wybranego. Dlatego proroctwo to mówi o 70 tygodniach lat, o 490 latach wyznaczonych Izraelowi.
i to proroctwo Bóg dał Danielowi, który znajdował się w niewoli babilońskiej. Dlatego otwórzmy teraz albo nasze materiały na tym tekście, albo też bezpośrednio księgę proroka Daniela na 9 rozdziale, aby przestudiować wiersze od 24 do 27. Czytamy. Ustalono 70 tygodni nad Twoim narodem i Twoim świętym miastem, aby położyć kres nieprawości, aby grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze. Ty zaś wiedz i rozumiej, od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima do władcy pomazańca, czyli Mesjasza, 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane dziedziniec i wał w czasach jednak pełnych ucisku. A po 62 tygodniach pomazaniec zostanie zgładzony i nie będzie go. Miasto zaś, świątynia zginie, gdy wódz nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi. I do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda, ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. W apokaliptycznych proroctwach, takich jak Księga Daniela czy Księga Apokalipsy, wśród wielu symboli znajduje się też jedna bardzo ważna zasada, a mianowicie dzień liczy się za rok. Tak więc każdy dzień w tych proroctwach oznacza jeden rok. I przykład takiego liczenia znajdziemy w kilku miejscach Starego Testamentu, na przykład w Księdze Ezechiela w 4 rozdziale wierszu 6. Skąd te siódemki, 70 tygodni? Otóż kalendarz izraelski opierał się na cyklach siedmiodniowych, dlatego 70 tygodni lat, 490 lat, gdyż 70 razy 7 równa się 490. 70 tygodni to 490 dni, ponieważ zgodnie z zasadą dzień za rok jest to 490 lat. Tyle lat, Bóg powiedział, ustalono czy odcięto dla Izraela. I pod koniec tego okresu miał przyjść Mesjasz, o czym czytamy w 9 rozdziale w wierszu 24, który miał położyć kres nieprawości, a grzech obłożyć pieczęcią, odpokutować występek, wprowadzić wieczną sprawiedliwość. Tym kimś miał być Mesjasz. On miał położyć kres nieprawości poprzez własne życie, odpokutować za grzechy ludzi i obdarzyć tych, którzy przyjmą go, swoją sprawiedliwością. Słowo Mesjasz w oryginale hebrajskim oznacza pomazaniec. W języku greckim to samo słowo jest tłumaczone jako Chrystos, a po łacinie Chrystus. Stąd Chrystus to jest tłumaczenie słowa Mesjasz, czyli pomazaniec. Od kiedy jednak miał się rozpocząć ten okres 490 lat? Od jakiego momentu? Wiersz 25 naprowadza nas na to. Mówi tak. Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima. A więc od wydania dekretu o powrocie Izraela do niewoli babilońskiej i odbudowie Jerozolimy. Persowie, którzy podbili Babilon i oni właśnie zakończyli niewolą babilońską narodu izraelskiego. I ich król Artaxerxes wydał dekret zezwalający na odbudowę miasta i świątyni w Jerozolimie. Dekret ten był tak ważny dla ludu Bożego, że zanotowano go w całości w starotestamentowej księdze Ezdrasza. I tam możemy go znaleźć. Księga Ezdrasza, 7 rozdział, wiersze od 11 po 27. Kapłan Ezdrasz, który przywiózł ten dekret do Jerozolimy, napisał, że stało się to w jesiennym miesiącu, w 7 roku panowania króla Artaxerxesa, jak czytamy w rozdziale 7, wierszach 8-9. Artaxerxes, który rozpoczął panowanie w roku 464 przed naszą erą, 7 rok jego panowania przypadał na rok 457, z czego wynikałoby, że ten dekret ukazał się, że i ten okres 490 lat powinien być liczony od jesieni roku 457.
ten rok daje początek okresowi 490 lat, o którym mówi Daniel. Ile czasu miało upłynąć od wydania dekretu w 457 roku, aż do pojawienia się Mesjasza? Biblia mówi tak, wiersz 25. Od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima do władcy pomazańca, czyli Mesjasza, 7 tygodni i 62 tygodnie. Więc razem 69 tygodni lat. 69 razy 7 to jest 483. Czyli 483 dni, czyli 483 lata, zgodnie z proroczą rachubą czasu, miało upłynąć do pojawienia się Mesjasza. Okres ten, jeśli liczymy od 457 roku, upłynął na jesieni 27 roku naszej ery. Według tego proroctwa prawdziwy Mesjasz miał nadejść na jesieni roku 27. Wówczas miał rozpocząć swoją służbę, swoją działalność. Jak już powiedzieliśmy, hebrajska etymologia słowa Mesjasz ma znaczenie, daje znaczenie pomazańca. Wzięło się to stąd, że władcom, którzy mieli panować w Izraelu, udzielano pomazania olejkiem, który symbolizował Ducha Świętego. I przed pomazaniem żadna osoba nie mogła spełnić roli króla i tak samo przed pomazaniem Mesjasz nie mógł być Mesjaszem, nie mógł pełnić roli Mesjasza. Tak więc, kiedy mowa o pojawieniu się Mesjasza, nie chodzi tutaj o czas jego narodzin albo o czas jego śmierci, ale chodzi o ten moment, w którym został on namaszczony do swojej mesjańskiej służby. W jaki sposób to miało się odbyć? Jezus z Nazaretu został pomazany, zauważmy, w czasie chrztu nad rzeką Jordan. I czytamy o tym w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, w 9 wierszu po 11. Czytamy tak. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań stępującego jak gołębica. I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Tak jak ten olejek, którym namaszczano królów w Izraelu, symbolizował Ducha Świętego, tak przy chrzcie Jezusa z Nazaretu Duch Święty w osobie gołębia spoczął na nim, namaszczając go do jego służby. Stało się to, jak pisze Łukasz w 3 rozdziale, wierszu 1, 21, w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. Obliczenia wskazują, że było to w roku 27 naszej ery. Łukasz w 3 rozdziale, wierszu 23, pisze, że Jezus miał wtedy około lat 30. Skoro zaś, jak się przypuszcza, Jezus urodził się w 4 roku przed naszą erą, to faktycznie w roku 27 naszej ery miałby około 30 lat. W tym roku miał pojawić się Mesjasz. Niektórzy z nas może sobie zadają teraz pytanie, jak to możliwe, że Jezus urodził się w 4 roku przed naszą erą, czyli przed tymi oficjalnymi narodzinami Chrystusa. Stało się to w sposób bardzo trywialny. Otóż Justynian, cesarz rzymski, na początku VI wieku zlecił Dionizemu Małemu, mnichowi, pracę nad wprowadzeniem chronologii chrześcijańskiej. Do tej pory ludzie liczyli czas od założenia miasta Rzymu, czyli odkąd Rzym został założony, liczono czas. W ten sposób datowano czas. Natomiast Justynian postanowił, aby zaczęto liczyć czas od narodzin Chrystusa. I zlecił tam pracę wspomnianemu Dionizemu, który w bardzo trywialny, banalny sposób popełnił prosty błąd, myląc się o 4 lata. I to też wyjaśnia, dlaczego Jezus, jak wiemy, mógł narodzić się jeszcze za panowania Heroda, bo król Herod był tym, który próbował zniszczyć Jezusa i dokonał tej rzezi niemowląt, niewiniątek w Betlejem, próbując zniszczyć Jezusa, bo powiedziano mu, że tam się narodził król Izraela, nie chciał mieć przeciwnika, konkurenta.
z tym, że jak wiemy z historii, Herod zmarł w 4 roku przed naszą erą. Czyli jeśli Herod zmarł w 4 roku przed naszą erą, a on miał być tym, który próbował zniszczyć Jezusa jako niemowlę, to automatycznie Jezus nie mógł urodzić się później niż w 4 roku przed naszą erą. I tak faktycznie było. Jezus narodził się najprawdopodobniej właśnie w 4 roku przed naszą erą. I dlatego w 27 roku mógł mieć i miał około 30 lat, tak jak pisze Łukasz w swojej Ewangelii. Tak więc dokładnie w tym roku, według proroctwa Daniela, miał się pojawić Mesjasz. I w tym roku, nie przypadkiem, rozpoczyna swoją działalność Jezus z Nazaretu. Dlatego też, nawiązując do tego proroctwa, zaraz po swoim chrzcie Jezus powiedział tak, Ewangelia Marka, 1 rozdział i wiersz 15. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Wypełnił się czas. Przybliżyło się Królestwo Boże. W rozdziale 9 Daniela w 25-26 wierszu czytamy, że po 7 tygodniach i po 62 tygodniach pomazaniec zostanie zgładzony, nie będzie go. Mesjasz miał więc zostać zabity po roku 27 naszej ery. I następny wiersz mówi ciekawą rzecz. Wiersz 27. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień, przez 7 lat, a około połowy tygodnia, a więc po 3,5 roku działania, ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Służba Chrystusa, zauważmy, wypadła na ostatni tydzień z tych 70 tygodni lat, na ostatnie 7 lat danych Izraelowi jako czas do upamiętania. Gdyby Izrael przyjął Jezusa i rozpoczął tą misję, którą Bóg mu zlecił, głoszenia prawd Bożych, uratowałby się. Inaczej miał przestać być narodem wybranym. Jezus, zauważmy, w ciągu tych ostatnich lat uczynił wszystko, żeby Izrael się nawrócił. Zauważmy, że spędził 3,5 roku swojej działalności głosząc Ewangelię prawie że wyłącznie wśród Żydów. I nakazał swoim uczniom, żeby oni czynili to samo. Powiedział tak, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, wiersz 5-6. Na drogę pogan nie wkraczajcie, do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Więc najpierw mieli udać się do Izraela. I w połowie tych ostatnich 7 lat, czytamy, że około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Mesjasz miał bowiem oddać swoje własne życie i w ten sposób położyć kres ofiarom ze zwierząt, które Izraelici składali jako symbol, czy jako typ wskazujący na baranka Bożego. Izraelici składali różnego rodzaju baranki i ofiary, gdyż one miały być symbolem tego Mesjasza, tego doskonałego baranka Bożego, który przyjdzie, aby położyć swoje życie za grzechy ludzi. I tak się faktycznie stało, zauważmy, w połowie tego tygodnia, czyli w połowie ostatnich 7 lat, czyli 3,5 roku po roku 27 jesieni, Jezus miał oddać, czy Mesjasz miał oddać swoje życie. I tak się stało. Dokładnie na wiosnę, w 31 roku, podczas święta Paschy, a więc tego święta, kiedy Izraelici spożywali baranka wskazującego na Chrystusa, na Mesjasza, dokładnie w tym dniu Jezus został ukrzyżowany. I wówczas, jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, wierszu 51, zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. Bóg w ten sposób potwierdził, że dalsze składanie ofiar, dalsze składanie baranków, dalsza służba w tej świątyni straciła już jakikolwiek sens. Dlatego, że Jezus, na którego to wszystko wskazywało, wypełnił te wszystkie ofiary w samym sobie, swoją śmiercią. Dlatego nie mają one już więcej znaczenia i nie powinny być dalej kontynuowane. Pomimo jednak, że uczniowie spędzili wiele czasu w Jerozolimie, jeszcze po śmierci Jezusa, głosząc Ewangelię, to jednak przywódcy izraelscy nie przyjęli jej. Rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Pierwszą ofiarą padł Szczepan, jak wiemy, który został ukamienowany w roku 34 naszej ery. Nie jest to przypadkiem. Zauważmy, że rok 34 jest tym rokiem, tym ostatnim rokiem z tych 70 tygodni lat, z tych 490 lat, jest ostatnim rokiem z tego ostatniego 7 tygodnia, który został dany Izraelowi, kiedy Ewangelia miała być głoszona tylko wśród nich.
Tak jak Daniel zapowiedział, ustalono 70 tygodni nad Twoim narodem i Twoim świętym miastem. I dlatego też Paweł mógł potem powiedzieć do Żydów tak. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, wiersz 46. Powiedział do Żydów tak. Wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do Boga. Ponieważ Izraelici odrzucili Mesjasza w większości, odrzucili naukę apostołów, skończył się czas łaski dla nich w roku 34, kiedy rozpoczęli prześladować chrześcijan, wówczas przestali być narodem wybranym. I od tego czasu prawdziwym Izraelitą staje się każdy, kto przyjmuje Jezusa Chrystusa. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian w drugim rozdziale, w wierszu 28-29 napisał tak. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, a więc duchowo. Naród izraelski, odrzucając Mesjasza i prześladując uczniów Chrystusa, utracił swoją uprzywilejowaną pozycję, utracił protekcję Boga i w rezultacie na państwo spadło katastroficzne zniszczenie, również przepowiedziane przez Daniela. Pamiętamy, że Daniel powiedział, miasto zaś i świątynia zginie, kiedy wódz nadejdzie, a koniec jego nastąpi wśród powodzi i do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia. I faktycznie w roku 70 naszej ery wojsko rzymskie pod wodzą Tytusa zdobyło Jerozolimę, zniszczyło świątynię, postawiło na jej terenie sztandary, w ten sposób ją bezczeszcząc, a potem po zburzeniu jej postawiono tam świątynię czci Jowisza. Jezus na krótko przed swoją śmiercią, patrząc na Jerozolimę właśnie dla tego powodu, zapłakał, wiedząc na podstawie proroctwa Daniela, jaka przyszłość oczekuje to miasto, kiedy ono odrzuci swojego Mesjasza. I powiedział tak, słowa jego są zapisane w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, wiersz 43 po 44. Przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd, i zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią. A do uczniów, którzy podziwiali tę piękną świątynię, która była jednym z cudów starożytnego świata, Jezus powiedział, i słowa jego są znów zapisane w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, wiersz 6, przyjdą dni, że z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie odwalono. I słowa te wypełniły się dosłownie w 70 roku naszej ery, kiedy wojska rzymskie przełamały opór obrońców Jerozolimy i zdobyły miasto, które zbuntowało się przeciwko Rzymian, świątynia została podpalona wbrew rozkazowi Tytusa, który chciał ją zachować. I ognia nie udało się już ugasić. I z ogromnego kompleksu budowli pozostała tylko ogromna platforma. Nie pozostał kamień na kamieniu. Pomimo tego, że niektóre z tych kamieni mierzyły sobie kilka metrów długości. Dlaczego tak się stało? W budowli znajdował się nie tylko świątynny skarbiec, w którym było mnóstwo złota, ale także schowki, w których zamożni ludzie przechowywali swoje bogactwa, obawiając się trzymać je w domach, uważali świątynię za najbezpieczniejsze miejsce. I żołnierze, kiedy to złoto pod wpływem temperatury, kiedy świątynia płonęła, wlało się pomiędzy te kamienie, pragnąc wydobyć to roztopione złoto z pomiędzy kamieni, odwalali jeden kamień od drugiego. Józef Flawiusz pisze, że złota było wówczas tak wiele w Palestynie, że jego cena spadła tam o połowę. Z tych kilku proroctw już możemy przekonać się, że Słowo Boże jest niezawodne, że proroctwa, jak chociażby te, które odnosiły się do przyjścia i śmierci Mesjasza, wypełniły się. Zauważmy też, że Jezus z Nazaretu nie był zwykłą postacią. Nie był jednym z wielkich nauczycieli, takich jakimi byli Budda czy Mahomet. Jezus z Nazaretu był faktycznie tym jednym, jedynym Mesjaszem, który miał przyjść, aby odkupić świat z grzechów. Był Synem Bożym, który postanowił poniżyć się, pozostawić swoją boskość, aby przyjść dla ludzi, wydobyć ich
z tego błędu i z tej opresji, w którym pogrążyli się, dokonując złego wyboru, opowiadając się po stronie słowa Lucyfera, zamiast po stronie Słowa Bożego. I na niego właśnie wskazywały proroctwa Daniela, mówiąc nie tylko, jak będzie wyglądało jego życie i śmierć, ale także w którym roku, nawet w którym dniu przyjdzie. Bóg przez proroctwa dał nam wiele argumentów, na których możemy oprzeć swoją wiarę. Bóg chce, aby nasza wiara była wiarą racjonalną, aby opierała się na logicznych przesłankach. I to właśnie zapewniają proroctwa. Chociaż z drugiej strony nigdy nie zabraknie miejsca na wątpliwości. Dlatego też jeśli ktoś szuka tylko pretekstu po to, aby zawiesić swoją wiarę na haku, z całą pewnością znajdzie go. Szatan wiedział, że Chrystus przychodzi, aby położyć kres jego bezprawnej władzy nad ludźmi na ziemi. Dlatego też skierował przeciwko niemu od samego początku kohorty zła. Rękami króla Heroda, pamiętamy, próbował zniszczyć Jezusa, kiedy jeszcze był mały. Ale kulminacyjnym punktem tego wielkiego boju była Golgota, kiedy naprzeciwko siebie znów stanęły dwie najpotężniejsze siły wszechświata. Z jednej strony Jezus, z drugiej strony Lucyfer. Z tym, że tym razem, w przeciwieństwie do sytuacji w niebie, Jezus był sam. U jego boku nie było zastępów aniołów. A od Ojca odgradzały go grzechy, które dobrowolnie przyjął na siebie, ponosząc ofiarę za ludzi. Wyobraźmy sobie teraz tę scenę. Jezus na krzyżu, dłonie przebite gwoździami, po skroniach cieknie krew, gdyż na jego głowie znajduje się cierniowa korona w upale dnia. I szatan, który skłania ludzi do odrzucenia Chrystusa, dlatego teraz stoją oni pod krzyżem i wołają na tego, który umiera za nich, wołają pod dyktando demonów: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Stworzeni przez Chrystusa na podobieństwo Boże ludzie radują się, ponieważ udało im się zniszczyć życie jedynego Syna Bożego, tego, którego tak bardzo Bóg umiłował, że ofiarował go za nas, za ludzi. Ale popatrzmy, nawet to cierpienie, nawet to poniżenie nie było w stanie pozbawić Chrystusa jego miłości do ludzi. Nie było w stanie odwieść go od ofiarowania samego siebie za nich. Chociaż Jezus mógł łatwo powiedzieć: odchodzę z powrotem do nieba, aby przyjąć swoją boską postać, skoro ludzie mnie nie chcą, odrzucają mnie, są niewdzięczni. Jednak Jezus do samego końca wypił ten kielich goryczy. Co więcej, pomimo swojego cierpienia, nie myślał o sobie, ale myślał o nas. Jednymi z jego ostatnich słów były słowa modlitwy. Powiedział: Ojcze, nie policz im tego, gdyż nie wiedzą, co czynią. I faktycznie ludzie, którzy go krzyżowali, nie wiedzieli, kim on jest. Nie wiedzieli, że Jezus jest Synem Bożym. Ale szatan wiedział o tym dobrze. Wiedział, kim jest Jezus. I dlatego jego brutalne, popełnione z zimną krwią morderstwo na Synie Bożym usunęło ostatni cień sympatii, na jaki Lucyfer mógł jeszcze liczyć w niebie. Bo ze Starego Testamentu wiemy, z Księgi Hioba chociażby, że Lucyfer miał jeszcze dostęp do nieba wówczas. Ale życie i śmierć Jezusa obnażyły jego prawdziwy charakter, jego zbrodniczą naturę, jego pychę, dumę, zarozumiałość. A jednocześnie potwierdziły, że Bóg jest miłością, bo gotów jest na każde poniżenie, na każde poświęcenie, żeby ratować tych, których stworzył. Ofiara Jezusa obnażyła więc prawdziwy charakter rebelii szatana i prawdziwy charakter Boga. Doprowadziwszy do ukrzyżowania, szatan sądził, że rozprawił się z Synem Bożym na zawsze. Ale Jezus Chrystus, jak wiemy, zmartwychwstał trzeciego dnia, odnosząc zwycięstwo nad głównymi atrybutami szatana, nad grzechem i nad śmiercią. I przedśmiertelny okrzyk Chrystusa, jego ostatnie słowa, wykonało się, oznaczał zbawienie dla nas, dla ludzi. Ale dla szatana okazał się on pogrzebowym dzwonem. Bo wówczas wynik trwającego od tysięcy lat konfliktu został przesądzony. Od tego czasu krzyż jest ciągłym przypomnieniem porażki Lucyfera, a każdy zbawiony człowiek stanowi kolejne zaembarasowanie dla jego królestwa na ziemi.
Dlatego z wdzięczności i miłości dla Chrystusa powinniśmy uczynić wszystko, aby jak najwięcej ludzi było zbawionych i stanęło po stronie Chrystusa, przyjmując Jego sprawiedliwość, Jego miłość. Szatan nie może już nic zrobić Bogu ani Chrystusowi, który jest w niebie. Co więc czyni? Zwraca się przeciwko tym, którzy są słabsi. Atakuje tych, których Bóg tak bardzo kocha, ludzi. Wiemy, że troskliwych i kochających rodziców można zranić najbardziej, nie tyle krzywdząc ich, ale krzywdząc ich dziecko. I tak właśnie postępuje szatan, raniąc ludzi. A w dodatku perwersyjnie podsuwa im ideę, że to Ojciec w niebie jest tym, który jest obojętny na ich krzywdę, na ich cierpienie, a nawet wielu chrześcijan sądzi, że to Bóg ich karze. To Bóg jest przyczyną tych nieszczęść. Lucyfer starał się wyprzeć Chrystusa i zrównać się z Bogiem w niebie. Chrystus uczynił coś zupełnie odwrotnego, ukazując, jaka jest prawdziwa natura Boga i natura sprawiedliwości. Czytamy w liście do Filipian w 2 rozdziale, wierszu 6-8, że Chrystus, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Bóg w Chrystusie wydał samego siebie na śmierć, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Popatrzmy, historia jest pełna ludzi, którzy tak samo jak szatan mieli aspiracje, aby zająć miejsce Boga, aby stać się bogami na ziemi. Juliusz Cezar, Neron, Budda, Maharishi Yogi, Hitler, Mao Tse-tung. Ale tylko jeden Bóg, Jezus Chrystus, zechciał zniżyć się tak bardzo, żeby stać się zwykłym człowiekiem. Chociaż był Bogiem. Diabeł zaś oskarżał, że Bóg domaga się posłuszeństwa wobec prawa, pragnąc wywyższyć samego siebie kosztem innych, że wymaga samozaparcia od nas, ale sam nie ponosi żadnej ofiary. Ale śmierć Chrystusa pokazała, że tak nie jest. Zdemaskowała w oczach całego wszechświata prawdziwe oblicze szatana. Dlatego od tego momentu utracił on jakikolwiek wpływ w kosmosie. Jego działalność została ograniczona do samej Ziemi, na której zyskał wpływ przez Adama i Ewę. Dlatego mieszkańcy wszechświata mówią, i te słowa znajdujemy w Apokalipsie w 12 rozdziale, w 12 wierszu, dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem, bo wie, że czasu ma niewiele. W końcu jednak, nawet na ziemi, szatan utraci swój wpływ. W czasie sądu, kiedy Bóg zażąda od niego wyjaśnienia, czemu zbuntował się, dlaczego obrabował Królestwo Boże z wielu poddanych, nie znajdzie usprawiedliwienia. Jego prawdziwa natura zostanie w pełni obnażona. I wówczas Lucyfer, jego aniołowie, wszyscy zwiedzeni ludzie zostaną unicestwieni w jeziorze ognia. I w całym wszechświecie wtedy nikt nie będzie już miał wątpliwości co do Bożego miłosierdzia i Bożej sprawiedliwości. Tego aktu. Los szatana jest więc przypieczętowany. Jego zniszczenie jest już tylko kwestią czasu. I w tym świetle zadanie i misja nas, którzy wiemy o tym, jest bardzo prosta. Mamy obwieścić tę prawdę światu. Po to tutaj żyjemy. Aby jak najwięcej ludzi opowiedziało się po stronie zwycięskiego Chrystusa i otrzymało życie wieczne, a jak najmniej po stronie przegranego, upadłego anioła. Bo krew Jezusa przelana za ludzi sprawiła, że każdy człowiek, z którym się stykasz, ma w oczach Boga tak wielką wartość, jak Jego jedyny Syn. Każdy z nas, ty i ja, mamy w oczach wartość nieskończoną, dlatego że Syn Boży ma w oczach Bożych nieskończoną wartość. I dzięki temu, że Bóg ofiarował swojego Syna za każdego z nas, teraz każdy z nas ma w oczach Bożych nieskończoną wartość. Szatan intensyfikuje swoje poczynania, wiedząc, że ma czasu niewiele. I im mniej będzie go miał, tym jego aktywność przybierze na sile. Każdy z nas może zauważyć, że z roku na rok wszystko toczy się szybciej. Szybciej podróżujemy, szybciej przekazujemy informacje,
szybciej zmienia się sytuacja polityczna. Młodzież dziś ma łatwy dostęp do broni, dzieci już handlują narkotykami, bronią, uprawiają prostytucję, wchodzą w okult, nawiązują kontakt z duchami przy pomocy różnych desek i gier. Coraz bardziej wpływowy staje się ruch New Age, który popularyzuje współczesną wersję spirytyzmu, prowadzącego ludzi do wiary w reinkarnację, do społeczności z tak zwanymi duchami przewodnimi. Rośnie liczba przestępstw, moralność spada w zastraszającym tempie. Ekonomiści ostrzegają przed światowym kryzysem o katastrofalnych rozmiarach. Epidemie, choroby, głód. Dzieje się tak, ponieważ szatan wie, że czasu ma niewiele. A metody i techniki działania, które doskonalił przez tysiące lat, są obecnie śmiertelnie efektywne w zwiedzeniu, w niszczeniu ludzi i dlatego też jego atak na ostatnią generację będzie tak bardzo skuteczny. I zobaczymy zwiedzenia, jakich nigdy przedtem Ziemia nie widziała. Dlatego Jezus, mając na myśli tę ostatnią generację, to ostatnie pokolenie, zapytał, i czytamy o tym w liście w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, wiersz 8, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Apokalipsa jednak mówi o narastającym wpływie sił ciemności im bliżej końca i jednocześnie o rosnącej roli religii w życiu ostatniego pokolenia. Jak to pogodzić z tym pytaniem Jezusa, czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Otóż narastająca rola religii w życiu ostatniego pokolenia jest częścią strategii szatana. Lucyferowi nie chodzi tylko o odebranie czci Bogu. On pragnie tę cześć od samego początku mieć dla siebie. Dlatego zamiast wyniszczyć religię, tworzy fałszywy system wiary, fałszywe religie. I ten system ma objąć w czasie końca większość mieszkańców świata. Tak iż ostatnia generacja ludzi według Apokalipsy, według 13 rozdziału, które będziemy studiować w przyszłości, będzie tak religijna, że nawet usunie rozdział między religią a państwem i zalegalizuje moralność. Nie będzie to jednak ta wiara, o której mówił Jezus, a więc wiara, która przychodzi w rezultacie posłuszeństwa Słowu Bożemu, ale wiara ostatniego pokolenia opierać się będzie na zmysłach i emocjach, na pozytywnym myśleniu i ludzkiej silnej woli, na tradycji i autorytecie duchownych. I wówczas tylko niewielka ilość wierzących, jak czytamy w 14 rozdziale Apokalipsy w 12 wierszu, okaże wytrwanie, przestrzegając przykazań Bożych i wiary Jezusa. I to, po której stronie znajdziesz się wówczas, zależy od decyzji, którą podejmiesz dzisiaj. Dlatego przyjmij Jezusa Chrystusa, który udowodnił swoją miłość do ciebie, umierając na krzyżu za twoje grzechy, we właściwym czasie, w tym czasie, o którym Biblia mówiła, że ma się pojawić Mesjasz. Jezus okazał się także zwycięzcą w tym wielkim kosmicznym boju z Lucyferem. Dlatego stań po jego stronie. Przyjmij Chrystusa jako swojego wyłącznego Pana i Zbawiciela. I powiedz teraz za mną w słowach prostej modlitwy. Panie Boże, przychodzę wielbiąc Cię jako mojego Stworzyciela, dziękując Ci, że stałeś się moim Zbawicielem. Wyrzekam się szatana, wszystkich jego dzieł i wszystkich jego dróg i przyjmuję Jezusa Chrystusa jako mojego jedynego Pana. Wyznaję Ci wszystkie popełnione grzechy, świadome i nieświadome, i proszę o ich przebaczenie. I w ich miejsce przyjmuję doskonałą sprawiedliwość Chrystusa. Dziękuję Ci za przebaczenie i za dar życia wiecznego w Jezusie Chrystusie. Pomóż mi teraz kroczyć Twoimi drogami, w zgodzie i w posłuszeństwie z Pismem Świętym. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.